Aha, on mi może teraz tu hałasować. W porządku. Ja wam wszystkim serdecznie dziękuję za oglądanie. Jeśli chcielibyście więcej materiałów z gier pod wirtualną rzeczywistość, to dajcie znać. Ja rozumiem, że to nie są takie materiały jak z normalnych gier. Jakby nie widzicie tego wszystkiego. Znaczy nie widzicie tego tak jak ja, ani nie widzicie tego tak jak byście widzieli w normalnej grze, szczególnie w tej jest to ograniczone do połowy ekranu. Ale mniej więcej pokazuje, jak taka gierka działa i jak to wszystko funkcjonuje. Patrzcie, kabel nam się zakręcił. Wystarczy się... Dobrze się kręcę. Wystarczy się kilka razy odkręcić i powinien być ok. Ja tu oczywiście mam więcej tego kabla, bo ja mam jeszcze kabel od mikrofonu. I on się chyba w ogóle zaplątał. A to nieważne. O, jest dobra. Udało się. No. Dokładnie w tą stronę muszę się odkręcić. Ja mam jeszcze kabel od mikrofonu gruby. Tak więc piszcie komentarze, zostawiajcie łapki, jeśli chcecie więcej takich materiałów. Jest kilka gier, które naprawdę dobrze są zrobione, tak właśnie jak ta. Bo moim zdaniem ta gra pokazuje, co ta wirtualna, na czym ta wirtualna rzeczywistość naprawdę polega i jaka jest różnica między klasycznym doświadczeniem w grze, a właśnie w takiej VR-ce. Bo tak jak wspominałem w trakcie, są gry, były pokazywane na przykład na E3 gry, które moim zdaniem nie ma sensu w ogóle ich w wirtualnej rzeczywistości w nie grać, bo o wiele lepiej by się w nie grało normalnie siedząc przy komputerze i mając monitor. To o czym nie wspomniałem, a w sumie powinienem na początku o tym wspomnieć, ten obraz, który ja widzę, on jest oczywiście dookoła, ja go widzę, to fajnie wszystko, ale on jest gorszej jakości, on nie ma takiej rozdzielczości jak obraz na monitorze. Nie jest on w złej jakości, jest już na tyle dobry, jest już na tyle dobrze to wszystko rozwiązane, że fajnie to wszystko widzieć. Człowiek po chwili w ogóle o tym zapomina, ale jednocześnie wiele mu brakuje do rozdzielczości takiej monitorowej. Najlepiej sobie pójść gdzieś do sklepu czy na jakieś targi. Wiem, że Oculusa można chyba w sklepach, chyba w Saturnie widziałem Oculusa. On ma dość podobną jakość jak ten Vive. Obrazu i możecie sobie po prostu zobaczyć sami, jak to wygląda. Więc wracając do tego tematu, że ta jakość jest gorsza, dlatego moim zdaniem nie ma sensu grać w gry, które po prostu tracą na tym, że są w tej wirtualnej rzeczywistości nam wyświetlane. Jednocześnie jest bardzo duże pole do popisu dla twórców gier, żeby wykorzystać te rzeczy, na które pozwala VR. Oczywiście nie każde, bo tak jak wspominałem, jak będziecie mieli gogle i jedną kamerę z przodu, to nie będziecie mogli tak jak ja chodzić tutaj dookoła i te gry, jak sami zobaczycie, przyjrzyjcie się, że te gry są zrobione pod siedzenie, możecie mieć czujniki w ręce, ale klikacie tylko przed sobą i tak dalej. Tak jest w Oculusie, tak jest w tym PlayStation VR, z tego co widziałem, większość takich gier jest i moim zdaniem tak to będzie rozwiązane. Moim zdaniem tak to będzie po prostu rozwiązane. Na pewno w PlayStation, w Oculusie liczba tych czujników na pewno może się zwiększyć. Możemy sobie, z tego co czytałem, kupić jeszcze dodatkową kamerę. Ale czy gry pod Oculusa będą będą wymagały dwóch kamer? Myślę, że twórcy gier raczej się zatrzymają przy jednej kamerze i będą robić takie gry, które nie będą wymagały od nas odwrócenia się i schylenia, tak? Jak dla mnie to jest trochę chybione. Po to mam wirtualną rzeczywistość, żeby ją maksymalnie wykorzystać, żeby móc łazić, nie wiem, położyć się na ziemi. Ja się mogę położyć, jak widzicie tam na ekranie, mogę nawet tak sobie zejść. Nie chcę teraz za bardzo się mogę sobie zejść tutaj gdzieś patrzeć. Nie ma żadnego problemu z tym, prawda? Nie ma żadnego problemu z tym. Na tych innych setach, headsetach i rozwiązaniach, no myślę, że byłby duży problem. Oczywiście trzeba mieć pokój do tego. Salon może u niektórych, myślę, że u większości osób salon zwykły nie wystarczy. Zwłaszcza, że trzeba by było wszystko odsuwać. No ale myślę, że z czasem może ludzie zaczną sobie tak przygotowywać, powiedzą, potrzebuję salon, ale to może trochę większy i może z kanapą taką w miarę, żeby się ją dało odsunąć, bo bym chciał sobie w wirtualną rzeczywistość pograć. To, co mam na głowie, tak jak bo robiłem już film z unboxingiem, to, co mam na głowie, te pady, to wszystko, to jest aktualnie koszt 5000 zł. To jest sporo, no ale ten sprzęt będzie taniał i myślę, że właśnie pierwsze, co będą ulepszać, to jakość obrazu.
Pady są bardzo dobrze rozwiązane, jeśli chodzi o wykrywanie. Jak pierwszy raz je wziąłem, to nie spodziewałem się, że po prostu będzie tak dokładnie wszystko odwzorowane. Te wszystkie ruchy, jak nad garstkiem, wystarczy małe tam, nie wiem, dziesiątki stopnia. Może gdzieś nawet jest jakieś obliczenia, jak ta dokładność wygląda, ale są dość precyzyjne, tak? Jak łapiecie broń w grze i macie ją w ręce, to jak strzelacie, to naprawdę czujecie, że tam strzelacie, gdzie celujecie, tak? To jest wszystko, nic wam się tam nie trzęsie, ten pad. To jest super rozwiązane. Gry są dostosowane do pewnych rozmiarów pokoju. Vive ma maksymalną odległość między czujnikami 5 metrów przekątną, co określa nam maksymalny rozmiar pokoju mniej więcej. Jest jednocześnie podany, że minimalny pokój, to minimalny rozmiar to jest chyba 2,5 na 2,5 metra, jakoś tak, może 2 na 2. Oczywiście można siedzieć, są gry, w których się siedzi w krześle i nic się nie robi. Można ruszać głową. Są gry, w których się siedzi jak w Oculusie, bez żadnych dodatków, czyli tylko się kręci głową, tak? Nie możecie kucnąć, bo on tego nie wykryje, on wykrywa tylko ruch. Tak, jak macie kamerę, to już możecie kucać. Jak nie macie w standardzie kamery, to tego nie zrobicie. No, ale wracając jeszcze do tych rozmiarów pokoju, z uwagi na to, że one są określone maksymalne i minimalne, to gry są tak robione, żeby pasowały do tych pokoi. Ta gra, w którą żeśmy przed chwilą grali, miała system, w którym żeśmy się teleportowali i wiele gier tak ma, ale spotkałem się już z grami i graliśmy w takie gry na live'ie, które mają dość jakby stały rozmiar pomieszczeń. Jest taka gra, ja myślałem najpierw, że ona jest normalna, się okazało, że to jest horror, w której ona się nazywała Krzesło w pokoju na polski i tam jest pokój, który w zależności od tego, jak nakreślimy granicę, to się przy ustawianiu Vive'a to się określa, jaka jest granica pokoju. Robi się to padem, po prostu otaczając cały pokój. I ta gra potrafi dopasować rozmiar, przestrzeń tego wirtualnego pokoju do tego rozmiaru naszego. Tak? Czyli mamy 2,5 metra, pokój będzie trochę miał ciaśniej, wszystko, wiecie, zbite te przedmioty, które w nim stoją, jakaś, nie wiem, powiedzmy krzesło i biurko, to będzie bliżej. Będziemy mieli 4 metry, to one będą od siebie dalej odsunięte i praktycznie jak podchodzimy do jakiejś ściany, to ta nasza ściana jest ścianą tego pokoju. I to są też fajne rozwiązania i z tego, co widzę, różni twórcy gier różnie próbują tutaj, różnych rozwiązań próbują. Sprzęt jest nowy, gracze jeszcze, wiecie, to się wszystko rozwija, tak? I jeden powie, to teleportowanie mi się nie podoba, inny powie na przykład, że mu się podoba. Mi się na przykład podoba to teleportowanie, a w innych grach mi się średnio. Tu jest bardzo fajnie rozwiązane, szczególnie, że mamy ten portal, czyli to nie jest takie bezcelowe, tak? Rozwiązanie tego, że pokój się zmniejsza, poszerza, super to jest. Super, bo zawsze mamy jakby to doświadczenie wirtualne takie naprawdę fajne, nie? Walniecie w ścianę, to walniecie w ścianę. Są też, widzę, że różne próby z inwentory. Tu widzieliście, miałem inwentory na ręce z przedmiotami, tak? Mój pakunek, ale widziałem, jest w jednej grze na przykład na pasie. Jest gra, w której się trzeba sięgnąć za plecy i wyciągnąć plecak i pojawia nam się taki wirtualny plecak, z niego możemy wyciągać przedmioty i tak dalej, i tak dalej. O tych wszystkich rzeczach mogę wam opowiedzieć, te gry pokazać, ale to oczywiście, jeśli będziecie tego chcieli, zobaczymy, jak ten film się tutaj na kanale sprawdzi. Mam nadzieję, że muzyka, która leci teraz w tle, nie jest jakaś denerwująca, chociaż ona się chyba wyłączyła, bo się napisy skończyły. Tyle. Ja wam wszystkim serdecznie dziękuję za oglądanie. Komentujcie i widzimy się w następnym materiale, mam nadzieję. Cześć.